Stowarzyszenie Osób Pokrzywdzonych Działalnością Radnego AM. Tak nazywa się nowy twór prawny, powstały tydzień temu w Jastrzębiu-Zdroju z inicjatywy m.in. Janusza Tarasiewicza, byłego miejskiego radnego. Kim zatem jest tajemniczy radny AM? Członkowie stowarzyszenia otwarcie nie chcą mówić, za to jeden z obecnych radnych o takich inicjałach zareagował natychmiast. Cel nowo powstałego stowarzyszenia, zdaniem jego założycieli, jest jasny. Pomoc osobom w jakikolwiek sposób poszkodowanym przez władzę i prawo. Przede wszystkim będziemy dążyć do tego, by stworzyć komórkę prawną, która w sposób prawny będzie ewentualnie próbowała pomagać ludziom pokrzywdzonym, poszkodowanym przez instytucje, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie działań radnego AM. Po to, żeby doszło do naprawienia ewentualnie powstałych szkód. Kim jest radny AM? Akurat w tej kadencji Jastrzębskiej Rady Miasta takie inicjały ma tylko jeden radny, Andrzej Matusiak. Terytorium działania to jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej ze szczególnym uwzględnieniem miasta Jastrzębie-Zdrój z racji tego, że ta inicjatywa stąd się wywiązała. Stąd jest to uwzględnienie szczególne Jastrzębia-Zdroju. A poza tym chodzi o osoby, jak powiedziałem, pokrzywdzone również przez instytucje państwowe ze szczególnym uwzględnieniem właśnie osób poszkodowanych przez radnych, w tym radnego AM. Członkowie stowarzyszenia nie wymieniają nazwiska radnego, ale za to sam radny zajął w tej sprawie stanowisko podczas konferencji prasowej. Ten pan się ośmieszył. Ośmieszył się jednoznacznie. Jakby na przykład zapytać się, ile osób zostało pokrzywdzonych przez pana Janusza Tarasiewicza, no to nie są pokrzywdzeni, ale w jakiś sposób żal ma bardzo dużo osób do pana Janusza Tarasiewicza. Matusiak, tak? No, stowarzyszenie raczej nie powstało, żeby się małymi rzeczami zajmować do końca, ponieważ, tak jak powiedziałem, jest dużo ludzi pokrzywdzonych przez instytucje państwowe. I z tego, co pan mi teraz przekazał, jestem troszeczkę zaskoczony. Być może mile zaskoczony, ponieważ jak się uderzy w stół, odzywają się nożyce i ktoś widocznie poczuł winę w odniesieniu do siebie. Sprawa z pewnością będzie miała ciąg dalszy. Ja pana Janusza Tarasiewicza rozumiem i bardzo dobrze, że zakłada stowarzyszenie, ale czemu akurat stowarzyszenie tego typu pod taką nazwą? Ja oczywiście podejmę kroki, oczywiście jeżeli to stowarzyszenie zostanie zarejestrowane, a jeżeli nie zostanie zarejestrowane, również podejmę kroki, bo to jest, proszę państwa, ujawnianie danych osobowych. Jeżeli on jest pokrzywdzony, pan Janusz Tarasiewicz, to proszę mi przynieść wyrok sądu. Stowarzyszenie ma zostać oficjalnie zarejestrowane w sądzie w ciągu najbliższych dni.